Projekt jest zatytułowany Siła Kobiety, więc pokazujemy właśnie, mam taką nadzieję, tak, że te zdjęcia będą to pokazywać, siłę kobiet zmagających się z nowotworem. Klucz naszych zdjęć jest taki, żeby sportretować wszystkie panie w miejscach, które są dla nich ważne, które, z którymi się utożsamiają, które po prostu jak gdyby są dla nich istotne. Ja jestem trenerem i od zawsze, już od 10 lat ćwiczyłam, trenowałam ludzi. Każdy inaczej podchodzi do choroby i dla mnie to jest coś... Uważam, że to się wydarzyło po coś, zachorowałam po coś i jakby ta misyjność moja pomaga mi trochę w znalezieniu sensu tego, dlaczego ja zachorowałam. Więc jeśli przy okazji mogę wykorzystać to, co robię i to, co mówię, żeby komuś pomóc, to czemu nie? Bardzo chętnie. Po pierwsze sesja była zorganizowana przez bardzo sympatycznych ludzi, więc nie czułam się spięta, nie czułam się zdenerwowana. Może trochę. Zostałam pięknie umalowana, co mi się bardzo podoba. Poczułam się piękna. Tak, to jest słowo bardzo takie oczywiste i bezczelne. Może, ale nie będę się chować za fałszywą skromnością. Poczułam się piękna, poczułam się atrakcyjna i silna i z dumą mogę pokazać siebie i miejsce, w którym pracuję. Znaczy ja chyba od razu się zdecydowałam, że wezmę udział w tej sesji. Czemu? Fajna przygoda. Możliwość poznania nowych ludzi z podobną historią, myślę, jak moja. Więc entuzjastycznie, praktycznie od razu się zgodziłam. Na tle przyrody, razem ze moim dzieckiem. Z tego względu, że to jest tak naprawdę mój motor. Nie tylko podczas całego chorowania, ale w całym życiu. A uwielbiamy spacer, uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, więc stąd to miejsce. Ja z zawodu jestem nauczycielką. Jak wiadomo, nauczyciele ciągle się gdzieś tam dokształcali. Też mam taki zmysł artystyczny. Uwielbiam układać kwiaty. Stąd elementy kwiatowe tutaj się znajdują, bo w tym roku zdałam egzamin państwowy na florystę. To znaczy, ja byłam zaskoczona, ale wyraziłam taką spokojną akceptację, że wezmę w niej udział, a dopiero jak było wszystko ustalane, to się zastanawiam, Jezus, czy ja podołam? I była duża ekscytacja już wczoraj, bo próbowałam ułożyć sobie co nieco. A dzisiaj straszny stres, bo nie wiedziałam, jak mam się ubrać. Uważam, że warto wziąć w tym udział, żeby po prostu pokazać innym, że my, osoby chore właśnie na raka, normalnie też żyjemy. Wśród wszystkich, którzy tutaj się poruszają, jesteśmy sąsiadkami, jesteśmy matkami, jesteśmy nauczycielkami, artystkami, także ja jestem zadowolona. Kiedy dostałam pierwszą informację o tym projekcie, byłam bardzo zadowolona. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać kobietom, że też mogą zawalczyć o siebie, żeby spełniać swoje pasje, marzenia, hobby przede wszystkim, że ta choroba niczego nie niweluje. Po prostu to zależy tylko od nas, jak ją chcemy przerobić, bym powiedziała, przeanalizować i tak dalej. Najciekawszą rzeczą było dla mnie pokazanie swojego hobby, to co lubię robić. Lubię przyrodę, kontakt z naturą. Ta sesja dała mi taką jak gdyby moc. Zgodziłam się od razu, bo wiedziałam, że trzeba pokazać innym, że choroba to nie znaczy się od razu śmierć, wyrok, że potem można normalnie, a nawet lepiej żyć. U siebie w domu jestem spokojna, nie denerwuję się, to jest taka moja oaza, w której wiem, że nikt mnie nie skrzywdzi, że tutaj jest moje miejsce, jest mój kot, mój mąż i moje malowanie. Ja wiem, co było najtrudniejsze. Nie było nic trudnego. Było bardzo przyjemnie.